Witam się z Wami w kolejnej części naszego albumowania. Tym razem strona piąta i zrobimy sobie tutaj belly band z zamknięciem na klapki. Dzięki tym klapkom po prostu nasze maty w belly bandzie nie będą wypadać w razie co. Ja już jakąś jedną klapkę mam zostawioną tutaj z poprzednich stron. Wezmę się za kolejną. Ja sobie już dobrałam na razie trzy arkusze czarnego papieru. To dlatego, że robiłam z pozostałych maty, więc 20 arkuszy na maty na zdjęcia, tak żeby je wykorzystać na maty na zdjęcia, na pewno nie wystarczy, a po prostu to, co było już pod ręką, wykorzystywałam. O, odłożę sobie na razie, zagnę i dotnę na 13,5. Będę miała ponownie jakąś taką nieparzystą ilość tych klapek, ale mam nadzieję, że to jakoś gdzieś tam przy okazji uda się wykorzystać. Jak nie w tym albumie, to w następnym. Dobra. A to tam zapasową to sobie odłożę na razie. I tak, z tych ścinek muszę sobie znaleźć. O, pasek. W miarę cienki. O. Tak mi się wydawało. Właśnie, że coś takiego mam. Czy patrzę, czy mam coś cieńszego? Tak, jest niewiele cieńszy. Może go wykorzystamy. Taki belly band właśnie wystarczy. Cieniutki. Nie potrzeba, żeby było jakiś gruba ta opaska. Rozłożę sobie matę. Potrzebuję zbigować 14,8 generalnie potrzebuję mniej więcej, ale wiecie co? Najpierw sobie sprawdzę te arkusze, co mi zostały. Najpierw dotnę może papier skrapowy. Ten jest trochę za krótki. Minimalnie za krótki. Więc sobie dotnę tą szachownicę, która mi została, tak żeby ją po prostu wykorzystać. I tak jak Wam mówiłam, obcinam z 3 mm, strona ma 20,5. Zobaczmy, dobrze wycelowałam. Dobra, tu sobie zaznaczę ołówkiem, bo nie mam na trymerze widocznej miary na 15 cm, więcej niż między 14 cm a 15,5 po prostu nie mam miary zaznaczonej na trymerze. Bardzo kłopotliwe, ale zawsze jak coś mamy składane, to gdzieś będzie problem. Najlepiej mi nie mieć składanego, ale kto ma tyle miejsca? Ta tablica też jest składana, bo ona jest łączona z trymerem, słuchajcie. No i w momencie, jak jest rozłożona i potrzebuję tutaj gdzieś na środku bigować, w tym miejscu łączenia, to są katusze. To są niemalże katusze. Tu sobie dorównam do papieru. I taki myk właśnie mam, że mam to jedno zbigowane skrzydełko, dorównuję tutaj do papieru, on tak przytrzymuje. I dzięki temu będę miała ciasno tutaj spięty ten belly band. Polecam tak robić, bo wtedy mamy pewność, że będzie nam się to porządnie, solidnie, ciasno tutaj trzymać. Ale trochę za ciasno chyba zrobiłam. Teraz się ewentualnie poprawi. Skleję sobie to jedno skrzydełko. Ja robię na oko, na środku. Oczywiście jak chcecie być bardziej perfekcyjni, no to musicie wziąć sobie miarę. Mój kot, było słychać, ma głębokie żale. Tak, że się nudzi, że nikt się nim nie zajmuje w tym momencie. Zawsze wybiera sobie, mówiłam już wcześniej, że moje koty zawsze wybierają sobie moment na bycie znudzonymi w momencie, kiedy ja potrzebuję się czymś zająć swoim.
Mogę siedzieć cały dzień na kanapie, to nawet nie swady nie stęknie, ale jak zacznę coś robić, to po prostu miał i miał. Dobra. Klapki. Zastanowiłam się w sumie, czy chcę pod kątem. O, uciekłam trochę Wam z kadru, wybaczcie. Zawsze tak po prostu wygodniej mi jest przy twarzy wszystko trzymać. I tu bym mogła zrobić na przykład wiązanie na kółko. Albo zrobimy właśnie jedno na drugim. I tu też kółko właśnie. Chyba zrobimy w równej linii te klapki. Ja dość często daję je asymetrycznie, więc będzie dla mnie coś innego tym razem. No, niestety ta część będzie już przy sztucznym oświetleniu. Nie miałam dzisiaj czasu w ciągu dnia, żeby coś ponagrywać. Kiedy to nagrywam, jest wtorek i akurat przed świętami 19 miałyśmy z Kasią wspólnego live'a, więc zapraszamy Was serdecznie, żebyście nadrobili. Na moim Instagramie jest dostępny zapis. Myślałam, żeby jeszcze dodawać te zapisy na YouTube'a, ale one są w pionie, więc nie wiem, na ile na YouTubie to będzie wygodnie się oglądać. Wklejam teraz tą stronę. Nic tu, żadnych magnesów nie ma, no bo będzie zamknięcie na kółko. I nie będzie to też właśnie gruba strona ostatecznie. Dopiero jak maty i zdjęcia będą tutaj dokładane, to zacznie to wszystko pęcznieć, że tak powiem, od zdjęć. Dobrze. Próbuję teraz znaleźć jakiś skcinek. Wydaje mi się, że miałam coś pasującego. Okej, zerknijmy sobie na te ścinki, ale w tym momencie nic takiego nie widzę, więc po prostu wrócimy do tego tematu później. Pouzupełniam to później, takie już elementy. Wrócę za chwilę, jak dotnę sobie kółko na ćwieki. Tak, no to zamknięcie nasze. Wracam do Was. Podetniemy sobie teraz klapki i sobie dotnę z tego, co tutaj właśnie mi zostało, aczkolwiek to do siebie średnio pasuje. Szkoda. Zobaczmy, co ja tu jeszcze mam. O, czy to nie będzie pasować? Ile tutaj będzie? 9 i 2. Będzie idealnie. To podetnę na klapki. 13 i 2. Och, mam małego agenta psotnika tutaj. Zostaw. Zabierz łapy, młoda. O, taka zabawka. Taka fajna zabawa, pani przeszkadzać. Tak. No ty papier będziesz gryzła. Miała świruska. Dobra, te paski sobie wypalam. Muszę ją zabrać. Młodym kotom to się więcej wybacza, że tak powiem. Dobra, o, tu mi coś się obcięło. No i widzicie, już ten trymer powoli nie domaga. Przykleję, to nie będzie to widoczne, ale szkoda, że coś taki babol się trafił. Dobra. I tak.
pójdzie tutaj. Szczęście tej dziury to nie będzie widać. Teraz wszystko zakleję tutaj taśmą klejącą. Młodzież mi tutaj psoci na kolanach siedzi. Bardzo lubi być gdzieś blisko człowieka, biegać po nim, zaczepiać. Jakby potencjalnie, jakby podświadomie, potencjalnie to nie, jakby podświadomie wiedziała, że w ten sposób właśnie zwraca na siebie uwagę, no bo przeszkadza, po prostu przeszkadza. Więc śmieszne jest pod tym względem. Ona wie, po prostu wie. Irytuje. Jeszcze sznurek tutaj jest. O, tu w ogóle jakie zainteresowanie jest. Na razie to moim rękawem bardziej jest zainteresowana. Dobra. Weźmy sobie kółko kolejne. Tutaj. No dzisiaj dziewczyna. Ludzi się królewna, ta. A tu takie piękne rzeczy powstają. Dobrze, to jest po prostu w prezencie i jak robię dla klienta album, to po prostu muszę bardzo pilnować. Zresztą wtedy to ja, niedawno to ja nie miałam takich małych dwóch psocików, więc nie robiłam jeszcze żadnego albumu. To jest pierwszy album, jaki przy nich robię. Więc będzie ciekawie. Ja się będę musiała zrobić po prostu kilka stron. A tu będę miała takiego rozbójnika małego. Wiecie to? W ten sposób? Tak. Przykleić, dobrze. Generalnie w trakcie tworzenia, no to lubię sobie to jakiś serial pooglądać, który wymaga trochę mi uwagi. Ostatnio na przykład jak mi grała Czysta krew. Doklejam sobie tutaj jeszcze maty na zdjęcie. A ty co, potencjalnie ćpiesz klej? Czy taki wkładasz pysk tutaj? I tak, słyszycie kota kopiącego w wirku. Będę musiała chyba sprawdzić zaraz, co tam jest za zawartość wpadła. By ewentualnie od razu posprzątać. Niestety mam dwa młode koty, które mają dwie nieciekawe przygody żołądkowe. Ostatnio to jest po prostu łażenie, bycie detektywem, łażenie, sprawdzenie, co w tej kuwecie jest, czyszczenie łap, tyłków i tak dalej. Okej. Taka prosta strona. O, no sznurek jest za długi. Myślę, że... Tak wystarczy. Nie potrzeba więcej. Ok. Dobra. Zaczynamy, słuchajcie, dalszą część tego warsztatu i jak widzicie, widzimy się z innymi papierami, z innymi
tutaj bazami. U mnie to jest chyba już normalnie tradycja, że coś się musi rozkrzaczyć w trakcie warsztatów. Mam nadzieję, że teraz mnie dobrze słychać. Jeszcze pewnie sprawdzę ten dźwięk, bo właśnie w poprzedniej części słyszałam, że jakoś tak się dziwnie niesie chyba to, co się obije tutaj o biurko. Prawdopodobnie statyw nie był dobrze dokręcony, a trzymam telefon tak, że jest przy mikrofonie. No, widzimy się przy kolejnym po prostu projekcie. Ponowię po prostu te strony, które nie udało się w komplecie całe nagrać. Powtórzę je po prostu dla Was, żeby ten warsztat był kompletny, bo chciałabym, żebyście mogli wykonać właśnie według tego warsztatu album od A do Z. Będzie teraz strona, która zawiera w sobie takie dwie klapki otwierane góra-dół. Wypisałam tutaj ich wymiary. Na to jeszcze nakleimy w książeczkę, a w środku z kolei będzie dodatkowo kieszeń. W tamtym warsztacie nawet nie wiem do końca, w jakim rozmiarze była ostatecznie kieszeń. Ja takie kieszenie często wykonuję z jakichś resztek i zwykle moje kieszenie mają około 8 cm wysokości. Tu widzę, że mi coś w papier tak wstaje, więc sobie chcę to delikatnie dociąć. Ok, więc przejdziemy sobie właśnie w pierwszej kolejności do bigowania naszego papieru. Z kraftowym jest o tyle taka zaleta, że będzie wszystko chyba bardziej widoczne dla Was, co robię niestety. Na czarnym papierze nie jest to aż tak widoczne. Ten album powstaje z kolei z papierów już Lexi Design Fairy Tales. Tych papierów prawie chyba już nie ma do kupienia, ale udało mi się jakieś pojedyncze arkusze kupić. I też ciekawie, co robię właśnie, to najpierw buduję stronę w tym albumie, a nie bazę. Więc tak, sobie wypisałam, jakie tu musimy mieć wymiary. Czyli potrzebuję mieć na wysokość 10 cm i 25 mm. Taka trochę niewdzięczna wysokość. Jak tam troszeczkę w dół pójdziecie na te 10 cm, to nic się nie stanie, po prostu troszeczkę inaczej przykleicie swoje karty. I tak, ja tu chciałam. Dobra. Więc 10, 25 wysokości. Od razu sobie zaznaczę, gdzie to będzie. W sumie najlepiej, żeby to było przy krawędzi. O, muszę sobie tutaj ściągnąć. I widzę, że od razu mogę wykorzystać tą stronę. Więc od razu biguję. Ja robię dwa bigowania, prawie przy każdej klapce, jak zauważyliście. I zwykle je robię na 5 ósmych i 3 czwarte drugie bigowanie. Tutaj po prostu musicie mieć co najmniej centymetr odległości, nawet więcej. I tak jak wspominałam już wielokrotnie, ja operuję calami, centymetrami na przemian według tego, co potrzebuję, bo u mnie wszystko jest na oko. Moi drodzy, u mnie jest wszystko na oko, tak jak mi pasuje, to tak jest. U mnie jest przede wszystkim na oko. Jestem wzrokowcem, więc staram się, żeby było równo. W razie co sobie jeszcze je porównam, dołożę jedna do drugiej. Mogę od razu sobie zbigować coś na książeczkę, tylko tak, zetnę sobie ten arkusz najpierw. Wszystkie książeczki, wszystkie książeczki, klapki są pod zdjęcia 9x13, taki format. 9,5 tutaj sobie biguję i docinam. Czyli docięłam wysokość na 13,5 i po prostu docinam to, co mi zawadza, na 9,5 i mam książeczkę idealnie właśnie pod projekt. Tylko tak, ok. Papier kraftowy jest zdecydowanie grubszy, więc może sprawiać trochę problemów. Aha, no i potrzebujemy od razu kieszeń, więc też sobie skorzystam z tego, co tutaj mam. Biguję na 3/4.
3/4. Strona ma 15 cm. Klapki robię na 14,6 szerokie. Więc tak 14,5 cm mniej więcej to będzie w bigowaniu 5 cali 3/4. 5 i 3/4. Tutaj na tablicy do bigowania to jest po prostu no, 14,6 wychodzi mniej więcej. Ja sobie to ewentualnie jeszcze dorównam po prostu do arkusza papieru i ja też właśnie w tym albumie chcę sobie zrobić wykończenie koronkowe kieszeni. Tamtym, a poprzednim albumie, co właściwie miało być głównym, jedynym albumem tego warsztatu, to nie wykańczałam kieszeni właśnie dziurkaczem. Jeśli wykańczacie dziurkaczem, to kilka centymetrów, no centymetrów to może przesada, ale dobrze jest kilka milimetrów sobie zrobić większe, o kilka milimetrów większe kieszenie. Tnę na 10 i 25 mm. Teraz sobie tutaj zobaczę, czy nic nie zepsułam. Będzie ideolo. Więc na szerokość 14,6 i ja oczywiście tutaj mam tak fajnie, że nie widzę takiej miary na tym trymerze. Więc sobie tutaj muszę zaznaczyć 14,6. Rzadko robię takie nietypowe miary. Dla ułatwienia sobie życia po prostu właśnie robię takie zaokrąglenia. Albo właśnie na oko. Chyba wspominałam już w tym warsztacie, że ja się po prostu nauczyłam, że jak tutaj linia się kończy, to jest 15, a tu jak się linia kończy, to jest 14,5. Po prostu już na oko, jak się pracuje z tym trymerem, to ja jestem w stanie się wyuczyć, gdzie się kończy. Jak widzicie, tuż za po prostu, może nie być to bardzo widoczne na kamerze, ale zaraz jak się kończy po prostu ta pierwsza połówka, to jest właśnie 14,5 i ja tnę kawałek dalej. No, porównam sobie, czy mi coś tu i tu mi troszeczkę... Tu troszeczkę zrobiłam za szerokie i to jest jeszcze taki skrawunik. Och, takie maleństwo. Wszystkie takie ścinki sobie odkładam, ja z tego po prostu potem powycinam sobie skrawki. Akurat kraftowe wszystkie oddałam ostatnio. Właśnie myślą, że mam tych kraftowych tyle papierów, ścinek, bo najczęściej sięgam właśnie, najczęściej robię bazy kraftowe. Docinam sobie jeszcze tą kieszeń i tak jak wspominałam, w albumie tam poprzednim chyba robiłam głównie albo 7 cm wysokie, albo 8. No najczęściej to było po prostu to, co zostawało ze ścinek. Tutaj widzicie, po prostu robię na nowo kieszeń, więc robię sobie ją wysoko na 8 cm. Gdybym nie robiła dziurkacza, to może ścięłabym sobie na normalnie na 7. Ale no zwykle też kieszenie robię tak, żeby mieć ze ścinek te kieszenie. Pewnie bym gdzieś tutaj jak pobuszowałabym w swoich resztkach, to coś tam bym znalazła. Ale robię dla Was po prostu takie szybkie dogranie. Jeszcze musiałam zastanowić się, z jakich papierów teraz album zrobić, bo generalnie nie miałam w planach brania się za jakiś dodatkowy album. Ale nic innego nie mogę Wam teraz pokazać. Tak, no już, niestety. Okej. To jest taki gruby, porządny papier kraftowy, więc ten dziurkarz naprawdę... O, Jezu. Nawet nie wiem, czy... O, teraz poszło. To jest chyba powód, dla którego rzadko sięgam po dziurkaczach w albumach. Ja też sobie tutaj wzięłam po prostu porządnie gruby papier kraftowy. Czasami do albumów korzystam z cieńszego. Jeśli się nie mylę, ten jest 250. Powyżej 200, ale poniżej 250 też się nada jak najbardziej. Nawet nie wiem, czy nie ma więcej. Tak szczerze powiedziawszy.
bo naprawdę jest mega porządny, gruby. Możliwe, że wzięłam go dlatego, że ostatnim czasem marki niektóre wpuszczają cieńsze papiery, na przykład Alchemy of Art. Mają chyba gramaturę 190, 20 na 20. No i po prostu, żeby jakby baza była w takim razie solidniejsza, jak ten papier jest cieńszy, to no taki jest mój sposób. Akurat Lexi ma porządną gramaturę, bo ma 250. Naprawdę fest grube, więc też się świetnie sprawdzą właśnie na jakichś papierach satynowych. Będą po prostu fajnie trzymać poziom. Ja jednak chciałam coś kontrastowego. Nie przepadam za robieniem białych baz po prostu. Jak widzieliście, te nasze skrzydełka, na których montuję stronę, sobie pościnałam po skosie. Dobra. Będę musiała dograć jeszcze jedną część. Całkowicie jest do niczego. Nie mam jej po prostu. Taka jest prawda. Dogram jeszcze właśnie jedną stronę, ale prawdopodobnie będziecie musieli troszeczkę na tą kontynuację poczekać, żebym ja miała właśnie chwilę czasu wolnego. Dobra. Okej. Okay. No mogę to? O, jeszcze odchodzi. Najpierw chyba nakleję kieszeń. A na to nakleję skrzydełko, wiecie. Dobra, czyli papier muszę sobie dobrać. Już tak łatwo odeszło. Po prostu będzie lepiej to się prezentować, jak będzie trochę więcej przestrzeni nad tą kieszenią. Bo inaczej jak powkładam matę do kieszeni, to ta klapka trochę może zacząć odstawać. Mamy taki fajny tutaj grzybek ze ślimakiem i ja chcę ten arkusz na bank, na kieszeń wykorzystać. Więc może sobie nie na kieszeń, tylko na książeczkę. I jeszcze może jakiś jeden arkusz, bo na bank jeden mi nie wystarczy. Tak sobie przeglądam trochę do góry nogami. Czemu by i nie? Fiolet. Mamy tutaj mnóstwo właśnie ciekawych kolorków i chyba sobie wybiorę ten arkusz 4, bo ma podobną kolorystykę. Znów jest fiolet. I chyba najgorzej plasuje się kolor fioletowy. Fajnie, że w tych rogach właśnie są jakieś takie motywy ciekawe. Idealnie właśnie pod album. A ja do tego bardzo lubię właśnie kolorowe, takie bajeczne, fantastyczne papiery. To jest mój właśnie klimat. Odetnę sobie ten pasek, jest mi on tutaj zbędny. Lexi chyba już nie robi do druku tych papierów. W ogóle tak Lexi to tak nie wiem, na co tam stawiają z papierami, bo mam wrażenie, że właśnie z takich fajnych arkuszy się wycofują. Fakt, że ja tak trochę późno odkryłam tą firmę. Tu się przyznaję bez bicia. Jakoś tak. Ja przez długi czas byłam bardzo mintajowa. Dobra. Na spód tej książeczki też coś będzie potrzebne, ale na razie sobie to odłożę. Czy to mi wystarczy na stronę? Powinno mi wystarczyć, ale sobie wezmę chyba tą stronę i tam będzie 15 cm, więc chcę trochę mieć mniejszą tą stronę. Tego nie potrzebuję, więc sobie na razie odłożę. Ja już Wam chyba przy tym albumie pokazywałam, że stosuję też różne triki na zaoszczędzenie papieru i właśnie to jest jeden z nich, czyli po prostu papier ukryty, a będę chciała to ciąć. Nawet wiedziałam już, jak przykładałam, że troszeczkę jest za mała ta ramka. I aż taka mała, jakbym sobie życzyła. Zobaczmy, jak to wygląda. Ciutkę jeszcze.
No i niestety ten papier to też tak docinam na miarę, której nie widzę niestety na trymerze. Dobra, przykładam sobie tutaj, będzie ok. W międzyczasie, w oczekiwaniu na dalsze albumowanie, mam nadzieję, że pojawią się jakieś kolejne filmy. Niestety to wszystko zależy od czasu i mojej inspiracji do tworzenia YouTube'owego. Niestety telefon nie jest pod tym względem moim przyjacielem. Już patrzyłam na statywy pod aparaty, w sensie uchwyt, bo będę musiała po prostu dopasować sobie uchwyt pod aparat, bo ten, co jest na telefon, absolutnie się nie nadaje. Najlepszym, idealnym scenariuszem to jest po prostu mieć osobno telefon do nagrań i osobno chyba no takiego codziennego funkcjonowania, ale to nie ma opcji po prostu, żeby to zaistniało. Niestety mój telefon absolutnie nie ma możliwości rozszerzenia pamięci i już większość telefonów współczesnych nie ma tej możliwości, więc uczulam Was na to, że nie ma co oszczędzać na tej pamięci w telefonach, jeśli dużo robicie zdjęć, chcecie nagrywać. U mnie to już w poprzednim telefonie był problem z tą pamięcią, ale niestety jeszcze większa pamięć byłaby jeszcze znacznie droższa dla mnie i już właściwie nie do przeżycia celowo. Dobra, sobie tutaj znów nasmaruję tą część. Rozprowadzam klej w stronę właśnie tutaj kieszeni. Jak widzieliście, kieszeń normalnie nakleiłam na papier skrapowy, w takim przypadku właśnie, że oszczędzam papier. Niesie to ze sobą niestety konsekwencje takie, że jak wkładamy maty do tej kieszeni, to mogą one trochę haczyć o tą, o te dolne skrzydełko. Okay. Ładnie nam się to będzie nakrywało. Zanim pójdziemy dalej, to jeszcze temat magnesów. Trzy magnesy sobie przygotuję do tej strony, ze względu na to, że nie chcę, że jak będę podnosić tą klapkę, to książeczka będzie się otwierała, więc książeczka musi mieć swój magnes dodatkowo. Nie jestem w stanie po prostu przeżyć, jak to ma się gdzieś tam otwierać, wiecie, tak latać bez ładu i składu. Nie jest to po prostu dla mnie akceptowalne. Więc robię tak, tak. Zawsze magnesy zaklejam taśmą, no bo dzięki temu one nam się po prostu nie przemieszczą w trakcie dalszej pracy. A klej po prostu ani tego szybko nie zwiąże, wystarczająco szybko tego nie zwiąże, więc byłoby to dość kłopotliwe. Aha, no i sobie zrobię taki myk. Ponieważ zaczęłam od książeczki, no to taśmą do góry, na to magnes. Tak sobie zrobię. A, słuchajcie, za chwilę. Ja się zagalopowałam. Nakleimy sobie najpierw tutaj papier skrapowy i na tą książeczkę mogę nakleić i na tą klapkę. Bardzo fajne, grube są te papiery, bardzo przyjemnie się z nimi pracuje, więc pod względem jakości nie można im nic rzucić. Lexi ma co chwilę jakieś wyprzedaże, promocje, więc słuchajcie, jest to naprawdę świetna okazja, żeby sobie skorzystać, kupić te papiery. Oczywiście nie jest to żadna współpraca, mnie nic tam nigdy nie wiązało z Lexi, tak samo z 13 Arts. 13 Arts, właśnie te papiery, z których korzystałam, mam w albumie, który miał być albumem warsztatowym,
No w sumie był, ale nie, teraz nie w całości. To tam jest taka historia. A może sobie. I zostanie mi taki pypeś, który pójdzie. No nie, no całość byłaby po prostu w tym jednym smętnym motywie. Więc sobie tutaj zastanawiam się, fajnie byłoby zrobić kontynuację wzoru. Co wy na to? Nie wiem, że byłoby spoko. Ile miało gramatury, chyba wam nie podałam, ale jest na pewno cieńsze. Musiałabym gdzieś popatrzeć. Więc żeby sobie zrobić kontynuację wzoru, znów 14 i 6. Mają klapki. Więc ja potrzebuję troszeczkę mniej. Dodam sobie troszkę więcej, w razie co, tutaj zmniejszę, ale nie mam takiej potrzeby. Nie wiem tylko jak na kieszeń będzie też spoko. Czyli 10, 25 było tutaj na wysokość, sobie z 3 mm muszę obciąć. Obetnę sobie też górę od razu, czyli 9 na 9, 9 i 9 mm. I tu mi zostaje taki kawałeczek i ja sobie, to też byłoby spoko. Albo tutaj. Chyba z tamtej strony, tamtego motywu skorzystam, bo tutaj chcę po prostu zrobić kontynuację w tego wzoru. Całkiem spoko to będzie wyglądać. Tak trochę inaczej, bo ja zwykle staram się. W sumie nie, ja robię czasami takie kontynuacje wzoru, ale nie zawsze. Dobra, zaznaczam sobie ołówkiem dla wygody i u mnie to będzie do docięcia 6 i 7 mm. Czyli kieszeń była wysoka na 8 i tutaj nam koronka trochę jeszcze zjadła dodatkowo. O, i jeszcze sobie bym troszeczkę jedną docięła. Może jeszcze ciutkę. Jak tam? Widać coś? Muszę cały czas patrzeć normalnie, czy się nagrywa. Mam podgląd włączony i zwykle nagrywam przy włączonym podglądzie, ale... No ale czasami nie zauważę, czy pali się tutaj ta czerwona dioda nagrywania. Powinno mi tutaj w ogóle sygnalizować dźwiękowo, że stopuje nagrywanie. Najwidoczniej nie działa to, a w tak idealnie, możliwe, że miałam wyciszenie włączone na telefonie i działa to również właśnie na aparat niestety. I tu już jest duży minus. No więc jak wspominałam, właśnie będę ogarniać sobie statyw na aparat. Też o tyle będzie fajny aparat, bo chciałabym nagrywać live'y i o wiele lepsza jakość będzie właśnie z aparatu, którego sobie wepnę do komputera. Tak docelowo chciałabym live'y prowadzić, ale tak jak mówię, jest dużo fajnych planów, ale ich realizacja jest ograniczona czasowo, mocowo. Czasami mam takiego powera do działania, a czasami jest jak jest. Więc wklejamy sobie tutaj w środku klapki. Wchodzę wam głową w kadr. Bo niestety widziałam jakieś swoje nagrania, że czasami wchodzę głową w kadr. O, a tutaj widzę, że ten... A nie, dobrze jest. Myślałam, że już odchodzi przecież, a to będzie jeszcze do wykorzystania. No i na te klapki sobie wykorzystam tą zieloną korę, czyli docinam na te same wymiary co wcześniej. 14 tutaj, troszeczkę mniej. Ja je docięłam na oko na 14,3 mm i tu mamy trochę... Troszeczkę potrzebujemy więcej.
troszeczkę więcej i hop. 9 cm, 9 mm na tą wysokość klapek. Się chwilę zawahałam, czy dobrze patrzę, czy nie za bardzo dwoi mi się w oczach. Dobra, żeby sobie zrobić kontynuację wzoru. Bardzo długo u mnie w ogóle leżały te papiery, słuchajcie. Ja mam w ogóle takie papiery, które u mnie leżą i czekają na album. Spokojnie jest 3 lata. Więc będzie mi bardzo miło, jeśli dacie znać, że nosicie tutaj moje porażki. Więc kciuki w górę. I może w końcu zacznę więcej nagrywać, właśnie jak ogarnę ten aparat. I wtedy idealnie właśnie wezmę się za te albumy, kolejne i kolejne. I tak, chciałabym tutaj... Nie mam niestety żadnego ścinka, więc na razie sobie tego magnesu nie zakleję. I tak też robiłam w poprzednich częściach, że zostawiałam, albo nie, wykorzystam sobie tą część. 9,2 mm. Obcinam wszystkiemu 3 mm. Zawsze. Ten papier skrapowy tutaj przyjęłam sobie. Ostatnio mam trochę niechęć do dużych ramek. I robię tak samo w kartkach, że obcinam mniej papieru skrapowego. 3 mm uważam, że to jest takie ok do obcięcia. Wykorzystam sobie tą stronę. Chwilę się zawiesiłam. Wykorzystam tą stronę, bo ona fajnie będzie... Oj, sorki. Będzie fajnie pasowała do tła. Zawsze jak robicie album, to upewnijcie się, że macie więcej papieru niż jakimś tam pierwotnym planie, żeby mieć na zapas. Jak się pomylicie w cięciu czy cokolwiek, to żeby mieć zapas. Ja właśnie ostatnio robiłam album, który wyszedł mi po prostu na styk, bo właśnie się pomyliłam niestety i wyszło jak wyszło właśnie, że trochę tam wyszło mi na styk papierów. Musiałam na koniec już trochę kombinować, tak, żeby właśnie ten papier, żeby tego papieru wystarczyło. Też to, że zrobiłam kartki wcześniej z tej kolekcji, to też wpłynęło niestety na to, że trochę tych arkuszy brakowało, w dużych rozmiarach szczególnie, bo album jest duży. Łatwiej się robi takie mniejsze albumy, właśnie tak jak ten. Każdy większy album to już jest więcej materiału. I według mnie też się trudniej, niewygodniej przekłada strony, więc ja osobiście wolę mieć... Dałam magnes? Nie. No oczywiście, że nie. Bo i po co? Dobra. W miarę szybko zareagowałam. Tu słuchajcie, prawie byłby kolejny fail, gdybym nie miała magnesu na stronie, ale na szczęście udało się szybko zareagować. Słuchajcie, dociskam tutaj szybciorem. Gdyby mi tutaj nic nie złapało dodatkowo kleju. O. No i doklejam ponownie tą stronę. A, jeszcze sobie tylko podniosę taśmę. Nic nie będzie, słuchajcie, po tym śladu zaraz. Tylko trzeba wyrównać z tym, co tutaj było naklejone.
Wygładzam naszą stronę, tak się prezentuje, bardzo słodka, jestem grzybkiem, fajnie wygląda, taka ukryta właśnie w środku jest strona, na początku wydaje się, że jej na pierwszy rzut oka nie ma. Według uznania robicie sobie matę do środka i tak samo tutaj do tej książeczki wklejacie ewentualnie oznaczenie rozmiaru, na przykład zdjęcia, żeby ułatwić sobie czy klientowi dopasowanie zdjęcia do tego miejsca. No to dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnej części, która również będzie dograna w późniejszym czasie, więc bądźcie cierpliwi.